Teraz tak prędko nie wyjdą z kicia. Kicia? Chodzi o więzienie. Tak, liznąłeś trochę gwary. I nie tylko gwary. Skubidubidu! La 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 la. Cześć, Smerfetko! Pomogę ci, bo to ciężkie! Dziękuję, Osiłku, jesteś kochany! La 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 la. Daj, zaniosę te ciastka na stół! Ty masz mnóstwo roboty przed tą zabawą! Bardzo ci jestem wdzięczny, Osiłku! Widzę, że będę cię musiał wykąpać, maluchu! Cześć! Dawno się nie widzieliśmy, co? Na szczęście, moje kąpielówki do tej pory kleją się od żywicy. To było bardzo dowcipne, prawda? Dlaczego ten koszyk lata? To jakaś nowa sztuczka? Nie chcę być niegrzeczny, ale lepiej zajmij się swoimi sprawami. To robota paszczacha, co? Wyobrażacie sobie, jaka to frajda być niewidzialnym? Przeprowadzałem testy mojego nowego wynalazku, kiedy usłyszałem pańskie wołanie o pomoc. Podziwiam pański nowy helikopter, panie Diodak. To nie on jest moim najnowszym wynalazkiem. To ten pilot. Ojejku, to najprawdziwszy robot. Wow, on jest fantastyczny. Bardziej niż myślisz. Patrzcie uważnie. Armstrong, uprzątnąć tory. Uprzątnąć tory. Nie wiecie, że im prędzej się poruszacie, tym bardziej zwalnia wasz czas? Wasz czas zatrzymał się na 50 lat, kiedy pokonywałyście trasę do domu. Znaję ten głos. Sekundy, minuty, całe dnie przeciekały przez palce, gdy pędziłyście z szybkością światła. To on! Tak! Teraz już rozumiecie? Pamiętacie mnie? Weź Reginalda na spacer, Bazylu, i wyprowadź go jak najdalej od naszego domu. Czy to znaczy, że mam zostawić to małe biedactwo w dżungli? Przykro mi, że muszę cię zostawić, ale rozkaz to rozkaz. Masz tu kijek? Szukaj! Mam cię! Och, nie do wiary! Znów dałem się nabrać na ten stary numer z butelką! Teraz już nic mi nie przeszkodzi w zmywaniu naczyń! Ha, nie, to nie może być to. Sprawdźmy. Wypolerować? Wypolerować stonogę, wyrzucić śmieci. O, jest! Teraz już nic mi nie przeszkodzi obrócić Agrabah w zgliszcza. Co przygotowałeś do jedzenia? Och, znowu mięso. Przecież lubisz mięso. Ale już mi zbrzydło. Jem je od 10 dni, dlatego śnię o rybach. Zjadłbym filecik. Z tobą przy swym boku zbiorę wszystkich kuzynów i będę siał spustoszenie w galaktyce z moją armią niszczycielskich kosmitów. Chwilę, gdy się czuję, jakbym był wielki jak pies. Jak się ma mój niszczyciel? Trzeba się najpierw pozbyć niedźwiedzia. Uniemożliwia pracę. Otóż właśnie, to on jest tą pracą. Aha, będzie ciężko. Są kamienie. Niebezpieczeństwo zawał. Trzeba stawiać stemple. Praca na 2-3 dni. 3 dni? No a jedzenie? Nie ma sprawy. I tak zawsze jadam w domu. To będzie słono kosztować. Przez całe wasze życie obserwowałem was. Starałem się poznać jak najlepiej. Jesteście wybrani spośród wielu. Dzięki waszemu potomstwu będę mógł zawładnąć przyszłością całego rodzaju ludzkiego na naszej ziemi. Z waszej krwi narodzą się niepokonani mutanci i będą mi służyć. Dzięki wam narodzi się nowa, wspaniała przyszłość. Dość mam tego parku, Bubu. Muszę stąd prysnąć. Dlaczego, Yogi? Codziennie słyszę to samo. Patrzcie, niedźwiedzie, patrzcie, niedźwiedzie, patrzcie, niedźwiedzie. Koszmar.
patrzcie, niedźwiedzie, patrzcie, niedźwiedzie, patrzcie, niedźwiedzie! Teraz już rozumiesz? O, ha, ha, ha. Nie będę już strachem na wróble. Od tej chwili jestem... strach, złota rączka! Strach, złota rączka? Właśnie tak. Będę budowniczym tak samo jak Bob. Ha, ha, ha. Najpierw wypróbuję swoje nowe narzędzia na tej oto popsutej bramie. Ślepota, ha? Przyniosę narzędzie do badania. No dobrze, podejdź bliżej, Flapjack. Tak jest, śmiało, młodzieńcze. A teraz opuść papier. Ależ kapitanie Knikieć, Flapjack nie jest ślepy. Potrzebne mu strzyżenia. Mam nadzieję, że będziecie oboje szczęśliwi w obozach pracy w Orakia. Mity pomysł! Ty też do nich dołączysz? Ej, co to ma znaczyć? O czym ty mówisz, Złogniew? Jeszcze nie wiem. Może lepsza byłaby egzekucja. Szybsza i skuteczniejsza. Chyba tak. O, zostałem zdradzony. O, nie, 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 nie! Przyganiał kocioł garnkowi. Dzień dobry, Zoe. Tata? Ty wciąż w domu? Dopijam kawę. Pociąg rusza o pierwszej. Postanowiłem więc sobie trochę pospać. Pociąg? Jaki pociąg? Do Bombaju. Bombaju? Zoe, już zapomniałaś? Rozmawialiśmy o tym we wtorek. Jadę w interesach do Bombaju. Teraz pamiętasz? Podobno Sunny Bridges miał reżyserować tę paradę. Sunny powiedział nam, co mamy robić. Tak, na przykład jak rozwalać zmurszałe mury konwencji stalowymi kulami kreatywności. Ty w życiu nie słyszałem podobnego steku wzór! Gdzie jest Sunny? Wypełnia jakieś papiery dla dyrektora Luny. Papiery dyrektora Luny? Przekleństwo każdego nauczyciela w tej szkole! Wiecie, dlaczego zebra ma pasy? To proste, to barwy ochronne. Dzięki paskom mogą ukryć się za drzewami. Rozumiem, ale... tu nie ma żadnych drzew. No tak, masz rację. Nikt nie wie na pewno, dlaczego zebry mają pasy. To zagadka, którą z przyjemnością rozgryziemy. Co, piesku? O, tak. Spoko, kochani. Scooby i ja przejmujemy sprawę. Solex, oczywiście. Ładny wykres. Wyliczyłem, że wkrótce krystalizacja będzie kompletna. Ha! Tak! Im więcej mam Solexu, tym szybciej działam. Dopadnę ciebie, wióro. Kłopoty? Mam tu coś dla ciebie, przyjacielu. Oto oryginalny, nigdy nie widziany, niestosowany, niebywale drogi, bez reklamacji, bez gwarancji. Nie przyjmujemy czeków ani kart, tylko gotówkę. Łapać, wiewiórek! Czy on działa? Czy on działa? A czy miś mruczy? Czy kura pieje? Oczywiście, że tak. Musisz tylko przesunąć ten dynks, żeby wybrać cel. Kudłaty, ratuj! O, Scooby! Uważaj! To znowu demon cień! Ratunku! Nici przeznaczenia splatają się w sieć śmierci. Jestem pierwszym spośród władców krypt i sługą króla Licza. To klikanie mnie znieważa. Jeśli czujesz, że ziemia pod tobą drży, to jest już za późno. Proszę, przygotowałem państwu małą przekąskę. Chrupiące krakersy z serkiem brie i wodę amoralną z dziewiczej wyspy Bim. Zabierz to świństwo. Chcę bigos z puszki i mocną kawę. Czy nie grał pan kiedyś cyborga? Nie twój interes. Profesor Jones to mój nowy lokaj. Oto sierżant Mike Podpucha i moja dziewczyna Steffi. My nazywamy się Hermitage. Hermitage? Jeszcze jeden symbiot? Przepraszam, że przeszkadzam w dyskusji. Miałem nadzieję, że cię jeszcze spotkam. Ty mnie znasz? Krasidy! Myśl, jakie szkody będziemy mogli razem wyrządzić. Ej, co to może być? Pojęcia nie mam, ale wygląda...
Nieźle. Ho, co ty gadasz, dziewczyno? Jadalne żarcie w stołówce to niedorzeczność. Kapujesz, jak sucha woda, odrobione lekcje czy posłane wyro? Ja tylko mówię, że w porównaniu z piure z soczewicy, fondue z kiełków czy z razem z otrębów to wygląda całkiem nieźle. No i ta nazwa, tajemnicze mięsko, to chwyta. Zrobi pan coś dla mnie? To pierwszy raz, gdy Dafne je więcej od nas, co, Scooby? Tak, ale się obiada. Co zrobiłeś z Jane i Jasem, Zorak? Są tu u mnie, kosmiczny duchu. Żyją i pozostaną żywi, jeśli będziesz posłuszny i wykonasz moje rozkazy. Nie słuchaj go, duchu, uciekaj! Ląduj natychmiast i wyjdź z pojazdu bez broni. Czy wszystko jasne? Ile razy mam ci powtarzać? Potwory z filmów nie są prawdziwe. Teraz idź do kuchni i zrób popcorn, a ja posprzątam ten bałagan. Dobra, potwory nie są prawdziwe. Potwory nie są prawdziwe. Nie wiem, kim jesteś, ani w co wierzysz. Ale nie potrzeba nam teraz szalonych proroków. Nasze ziemie znalazły się w niebezpieczeństwie. Ale to my zdecydujemy, jak najlepiej chronić nasz lud. A teraz idź! Idź precz! O, mój, kocham cię! Omal nas nie zabili, rozumu nie masz? Mój sam mówi! Umiejętność mówienia nie oznacza inteligencji. Uciekaj stąd. Nie zostanąć. Mojsa imię Jar Jar Binks, Mojsa pokorna sługa. To nie będzie konieczne. O, być będzie. Tak nakazywać bogowie. Coś okropnego. No właśnie, wygląda na to, że inspektor Gadget przepadł na dobre. A w dodatku, wilgotne powietrze szkodzi mi na zatoki. Nie będę w stanie dzisiaj spać. My nie śpimy, Fidżi. Zapomniałeś? O, wybacz. Rzeczywiście. Więc to tak, zostawiasz nas. Wezwano mnie. Muszę pomóc. To kwestia honoru. Odejść do jakiejś tajnej organizacji? Porzucić chwałę i życie krzyżowca? To nie dla mnie. O, coś podobnego. Elektroniczne oko czuwa. Przejdę nad nim na paluszkach. Jopa! Teraz jeszcze tylko krok za bramę i jestem wolny. O, wstrzymać ogień! Ty tu smakolty, a tam palma i kokos spada na nas. A tam ananas. Brawo! Opanowałeś pisanie i czytanie w rekordowym tempie! Raz mnie widzisz, a raz nie. Podejdź troszeczkę bliżej. Kolejna sztuczka. Tym razem sprawię, że to ty znikniesz. To z ciebie się śmieją. Czy mógłbyś wyświadczyć nam pewną... Nie przeszkadzaj, odejdź. Nie mam czasu na gadanie. Muszę przepchnąć ten pień na... bagno. Ale my zajmiemy ci tylko chwilkę i... Tylko chwilkę? Słuchaj, no synku, czy ty rozumiesz, że co sekunda marnuje się na tym progu 70 centymetrów wody? Co wy tu do diaska, dzieciaki, wyrabiacie, he? Nic! Szukamy skarbu Madison! Nawet nie próbujcie znaleźć tej rzeczy, która żyje pod szkołą, bo to tylko legenda! Jakiej rzeczy? Tej, która żyje pod szkołą! Więc jest coś, co żyje pod szkołą? Nie, to tylko legenda, tak? Ale mimo wszystko nie radziłbym wam tam schodzić! Nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Wyrwać! Nie martw się, Fuzzy, zaraz się wyrwę ten ząb! Dla dorosłych tam jest raj, ura, pura! A dla dzieci bardzo źle, oj, bardzo źle! Nie, jeszcze nie! Ta maska nie jest taka jak inne! Sprawdźmy, kto się pod nią kryje! A jeśli nie spodoba się nam... Tak, zobaczymy, czy ma krew. Weźmiemy trochę Scooby chrupek i spaduwa. Potem wrąbiemy coś w klubie. Ja jestem głodny teraz. Oliwka! A to Hamil! Nie zabijać, Jafar przyjaciel!
Umiesz mówić? Jafar mówi! Jafar bez ty! Najbystrzejszy gnom z kurczybyk! No kurwa! Nauczył się gadać słuchając piratów! Wszystkie drapieżniki są takie same! On był tylko głodny! Wszyscy jesteśmy! Czy nam, marabutom, mało cierpienia? Dlaczego my? Zapłacisz mi za to! Zapłacisz! Straciłem trop. Jeżeli w pobliżu jest jakiś obcy, to musi być bardzo sprytny. Rozdzielmy się na kilka patroli. Szukajmy jakichkolwiek śladów obcych. Wiemy, czego chce generał Czyściec. Jej, szybko, Kłąbek, hamulec! Dobra, Clyde. Bądź, proszę cię, Clyde! O, rety!